moje drogie dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka i jest dzisiaj ze mną wróżka Zuzia i nieruszaczek. Ostatnio nieruszaczek powiedział, że trochę nudzi mu się na szczycie tej niebieskiej góry w zaczarowanej krainie u wróżki Zuzi i poprosił mnie, żebym zabrała go na wycieczkę. No dobra, mogę cię zabrać, nieruszaczku, na wycieczkę, ale Zuzia, musisz mi w tym pomóc i użyć swojej magicznej różdżki, dobra? Dobra, uwaga, dzieciaki, patrzcie. Teraz wróżka Zuzia podleci do mnie i machnie czarodziejską różdżką. Dolecieliśmy. Zabrałam was dzisiaj na wycieczkę. A gdzie Zuzia? Jest Zuzia i nieruszaczek. Tak więc, mój drogi nieruszaczku, dzisiaj zabrałam cię na wycieczkę. Nie zgadniesz gdzie. Dzisiaj jesteście na wycieczce w gabinecie lekarskim. To tutaj pracuję. Czy wiesz, nieruszaczku, dlaczego ciebie tutaj dzisiaj zabrałam? Ano dlatego, że moje drogie dzieci, już wiecie wszystko o tym, co jest w waszym brzuszku. A czy wiecie, że czasami my, lekarze, chcemy zobaczyć, jak te rzeczy w waszym brzuszku wyglądają? I dzisiaj pokażę wam taką specjalną, magiczną, piękną maszynę, dzięki której możemy zajrzeć do was do środka. Zuśka, przenosisz mnie do tej cud maszyny? Uwaga, lecimy. Czary mary, hokus pokus, już jesteśmy. No dobra, gdzie jest nieruszaczek? Tu, a Zuśka? Tu. Czyli moje drogie dzieci, kiedy lekarz chce zajrzeć do wnętrza waszego brzuszka, wysyła was na specjalne badanie. To specjalne badanie nazywa się USG i wykonujemy je właśnie przy pomocy tej cudownej maszyny. Jakbyście chcieli popatrzeć na tą maszynę, możecie zobaczyć, z czego się składa. Mamy tutaj monitor i ja już tutaj napisałam nieruszaczek, bo być może nieruszaczek da mi się zbadać. Mamy tutaj też pełno guzików, jak w takim bardzo skomplikowanym komputerze. I mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy, moje drogie dzieci, zestaw kamer. Popatrzcie, tutaj są aż 4 kamery. To te kamery umożliwiają nam to, że zobaczymy, co jest w waszym wnętrzu. Zobaczymy, co jest w waszym brzuszku. Te kamery mają specjalne moce, bo mają w sobie specjalny kryształ. To jest bardzo trudna nazwa. Ten kryształ nazywa się kryształem piezoelektrycznym i uwalnia specjalne dźwięki, ultradźwięki, które pokazują nam, co kryje się w waszych brzuszkach. No dobrze. Czyli, nieruszaczku, dzisiaj zajrzymy do twojego brzuszka. Co ty na to? Nieruszaczek już wskakuje. No to wskakuj, połóż się. No i co ja mogę powiedzieć, nieruszaczku? Mam tutaj 3 kamery. Wezmę do badania tą. Zapomniałam wam powiedzieć, do badania brzuszka potrzebny jest nam jeszcze żel. Czyli taki żel. Co, nieruszaczku? Nieruszaczek chciał się mnie o coś zapytać. Zuziu, ty też? No poczekajcie, poczekajcie. Słucham ciebie, Zuziu. Zuzia pyta mnie, czy to badanie jest miłe, czy niemiłe. A ty, nieruszaczku? Ty, nieruszaczku, chciałbyś bez żelu? No to powiem wam tak. To badanie jest bardzo miłe. To jest tak, jakby ktoś masował was brzuszek. Nieruszaczku, chciałbyś spróbować bez żelu? No nie jestem przekonana, ale jak tak bardzo prosisz, to spróbujemy. No dobrze. To, mój drogi nieruszaczku, przykładamy tutaj sobie sondę do ciebie. Uwaga, uwaga. Przygotuj się na łaskotki, gilgotki. Przykładamy. No powiem wam tak. Czy wy tutaj coś widzicie? Nie, niestety, nieruszaczku. Badanie o wiele lepsze jest z żelem. Także teraz przyłożę ci żel. Jeżeli chcesz, to możesz dotknąć paluszkiem ten żel. On jest ciepły, zobacz. Dobra, nakładamy żel. I teraz powietrze nie będzie nam przeszkadzać.
dlatego, że będziemy mieli żel, który rozpędzi całe powietrze i obraz będzie o wiele lepszy. Popatrzcie teraz, co się wydarzy. Przykładamy sondę i widzimy piękny brzuszek naszego nieruszaczka. Pokażę Wam tutaj, moje drogie dzieci, jest... Uwaga, uwaga, coś nam się tutaj zastopowało. O, zastopowałam obraz. I teraz pokażę Wam, że tutaj mamy wątrobę, a tutaj mamy kawałek nerki. Super, nieruszaczku. I co? Jak to badanie? Same gilgotki, łaskotki? Tak, moje drogie dzieci, jest to najlepsze badanie na świecie, bo ma tylko łaskotki i gilgotki. Co, Zuśka? Zuśka mnie pyta, czy ten żel jest zawsze ciepły. No wiesz, Zuśka, różnie to bywa. Czasami ten żel może być trochę zimny, bo nie wszędzie jest do niego podgrzewacz. Jeszcze jedno pytanie, Zuśka. Zuśka tak fruwa, że już nie wiem, gdzie jest. Słucham Ciebie, Zuśka. Zuśka mnie pyta, czy inne dzieci z Zaczarowanej Góry mogłyby przyjść do mnie na wycieczkę? No pewnie, że tak. Ciekawe, gdzie Was zabiorę następnym razem. Zobaczycie. Do zobaczenia. Pa, pa.